pragnienie. Co chcesz, abym ci uczynił? Bo ciągle pyta o pragnienia. Co chcesz, abym ci uczynił? Ale powiedz naprawdę, czego pragniesz? Po coś tu przyszedł? Po coś tu przyszedł? Jezus ciągle pytał i pyta nas o pragnienia. Pytał o nas o pragnienia. Pamiętacie Samarytankę przy studni? Jezus mówi, i ona mówi Jezusowi, że ma 6 mężów. Tak. Ilu z nas by powiedział, 6 mężów? Och, ty grzesznicy, ty grzesznicy, źle skończysz, ci facecie się w głowie mączą. A Jezus mówi, zobacz, ja teraz parafrazuję słowa Jezusa. Miałeś 6 mężów i nie jesteś szczęśliwa. Czujesz się podle, bo w południe przychodzisz po wodę. Dlaczego ona przyszła w południe po wodę? To był fatalny czas na pobieranie wody ze studni. Ona się tak fatalnie czuła, że wstydziła się ludzi. Wielu z was też chodziło w południe po wodę. Tak? Idą nieraz na spotkanie gdzieś, żeby nie spotkać ludzi, żeby nikt nie widział, bo się czuje fatalnie. Ta kobieta się czuła fatalnie. Jezus mówi, widzisz, próbowałeś już z sześcioma i nie wychodziło ci. Źle inwestuje swoje pragnienia. I Jezus mówi do niej takie słowa. Gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, poprosiłabyś, a dałbym ci wody żywej. Ja jestem spełnieniem pragnień. Jezus obudza w tej kobiecie pragnienia. Źle pragniesz. Źle ulokowałeś swoje pragnienia. Tęsknisz właśnie tylko za skończeniem studiów, za znalezieniem chłopaka, za założeniem rodziny, za karierą. Źle pragniesz. Ciągle chodzi zła i wściekła. Grasz na tym pianinie diabła. Pragnienia, złość, pragnienia, złość, pragnienia, złość. Jezus mówił, kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie. Jezus nie powiedział, kto zachowuje 10 przykazań i chodzi co niedzielę do kościoła, nie przyjdzie do mnie. Tylko kto jest spragniony, ale bardzo, mówię wam, nieprawdopodobnie, strasznie, potwornie, zachłannie, kto jest spragniony. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, chodźcie, nie macie pieniędzy. Jezus, święci to byli chciwcy strasznie. Czciliśmy teraz miłosierdzie w ostatnią niedzielę. Siostry z Łagiewnik przysłały mi taką historyjkę o Faustynie, która robiła na szkiełku. Ona robiła na szkiełku i widziała Jezusa, z nim rozmawiała. Mówi, Panie Jezu, jedno oczko, jeden grzesznik do nieba. On mówi, o Faustyno, to rozumiem, ale pragniesz. Jedno oczko, tak Panie Boże, bo ja wiem, że Ty nie umiesz dawać mało. A Jezus mówi, przejrzałaś mnie. Dobra, jedno oczko, jeden grzesznik do nieba. Czy zwróciliście uwagę, że Jezus był w pewnym sensie niedokładny i nieprecyzyjny? Zawsze jak rozmnażał chleb, to zostały resztki. Panie Jezu, to Ty jesteś wszechmogący, wszechwiedzący, a może Ty jesteś niewszechwiedzący? Nie mogłeś policzyć, ile oni kanapek zjedzą? Przecież gdyby Jezus był kierownikiem kuchni, to by wyleciał z roboty. Bo ciągle zostawały resztki. Bo Jezus dawał ile chciał i jeszcze resztki. 400 litrów wina w Kanie Galilejskiej. To nie, że butelkę przyniósł, czy dwie. Ja zawsze mówię, dlatego oni wyznali wiarę. Ty jesteś Panem. Jak zobaczyli te 400 litrów wina. A kto z nas go nie wyznał? Księga Izajasza. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Jezus nie mógł się dogadać z ludźmi, bo oni mało chcieli. Proszę zwrócić uwagę, kogo wybrał na apostoła? Piotra. Po czym go wybrał? Jak Piotr całą noc łowił. I jeden człowiek powiedział pierwszej w nocy tak. Dobra, panowie, zwijamy te sieci i złowimy. No druga w nocy, dobra. A Piotr, kurczę, łowił całą noc. On wiedział, że tam jest jedna płotka. Kijem za to. Musi być chociaż jeden okno. Ale pływał całą noc. Jak już padli na twarz, to powiedzieli, koniec, nie łowimy więcej. Jezus mówi, ten jest dobry. Ten zawodnik jest dobry. Jak się nazywasz? Pesel, poproszę. A jak powołał Mateusza celnika? Co powołał Mateusz? Po czym poznać, że Mateusz był chciwy? Słuchajcie, jak Jezus chodził ulicami, to wszyscy wybiegali, zachowywał las na drzewo. Tłumy były. Pamiętacie, jakie tłumy przez dach musieli wpuszczać? Jezus szedł ulicą, Ewangelia mówi, a Mateusz siedział w komorze celnej i nawet nie wyszedł. Tak te pieniążki swoje liczyli. Tutaj miał bankruciki, tutaj miał monetki. Jezus mówi, ten jest dobry. Dobry zawodnik, ale chcimy, kurczę, ale nie wyszedł, żeby mnie zobaczyć. Przyszedł do komory i dopiero wtedy Mateusz wychodzi z komory. Jezus szukał chcimy. Autentycznie. Naprawdę nie lepiej jakiegoś pobożnego, zasuszonego młodzieńca bym zrezygnował jako kandydata w seminarium, tylko takiego, co się ze sterownikami do 4 rano męczy. Muszę je wdrać. Jak on tak wgrywa sterowniki, to może kiedyś będzie ludziom w głowy zgrywał Ewangelię. Panowie, jeśli ktoś ma takiego z was hopla informatycznego, to może być znak powołania do kapłaństwa. Że jestem chciwy, nie popuszczę. Już matka z ojcem przy wigilijnym stole, a on jeszcze listę sobie wgrał.
pasterka, ludzie idą na pasterkę. On jeszcze zrobił, jeszcze antywirusa sobie ściągnął. Jezus szukał chciwy. Zwróćcie uwagę, Piotr ciągle czegoś chciał. A to chodzić po wodzie, a to mieczem walczyć. Piotr ciągle miał inicjatywy i on się Jezusowi podobał. Jezus się najgorzej nie może dogadać z tymi, którzy niczego nie pragną. Mateusz, a jak się nam nazywali jeszcze inni apostołowie, synowie gromu. Ci chcieli walić gromami w ludzi. Ale w ogóle jakich Jezus sobie wybrał, takie przezwiska mieli, syn gromu. Raz minę swojej mamy, przeprowadzasz chłopaka, mamo, pozwól, syn gromu. Matka mi wada z pierunowna gromu dobrze. Jak córka się z synem gromu wyżej. Ale i oni też byli chciwi. Pamiętacie, co zrobili synowie gromu? Matuchnę wysłali do Jezusa, żeby załatwiła fotele, dobrze, ministerstwo. Oni chcieli, oni wszyscy chcieli. Judasz też był chciwy. Też był chciwy. Zwróćcie uwagę, kogo Jezus wybrał. Tylko Judasz poszedł, że 30 srebrników. Za mało był chciwy. Tylko 30 srebrników chciał. I zdradził. Natomiast tamci byli bardzo chciwi. Tamci chcieli ministerialne fotele, a potem jeszcze więcej. I to jest niewielkie nieporozumienie Kościoła. Wielkie nieporozumienie Kościoła, że dla wielu ludzi ideałem jest chrześcijanin popchnięty. Jak muszę w ciu. Jak się katolicka dziewczyna śmieje z kawału, to zawsze tak. Oj. Ja nie wiem, o co to chodzi. Czy z tym tutaj muzi ma coś wyskoczyć? Czy coś może wyskoczyć? Ale jest to zwróć uwagę. Jutro jak się twoja dziewczyna zapomni, opowiedz jej kawał. Wiecie, jak ja kocham, mówię tutaj przez negację, jak ja kocham jeden na drugi, jak przychodzi 29 czerwca, to ja nie mam żony, idę do sklepu, kupuję te ciastka, owoce, Coca-Cola, orężane, butelkę wina, no chcę tych gości, tacham to do domu, wściekły jestem, bo żebym miał żonę, żeby ten jeden celibat, to by mi do imieniny wyprawiła, ale muszę wszystko sam, no i ustawiam te ciastka, mi to leci przez palce, to się ciastka ze śliwkami, mi się wyglądały, Coca-Cola, w końcu ustawiam, patrzę, ja przygotowałem stój milinowy, nieprawdopodobne, przychodzą goście, czego się napijesz, co ci dać? Ja tylko mineralu. Proszę Państwa, kopnąłbym i wyrzucił ze sobą. Ta katolicka, jeszcze tak do wszystkich. Ja tylko mineralną. Nie gazowaną. Katolicy, przyjdź, jedz, jak ten gospodarz kupił, to przyjdź głodny. Wiesz, to jest najbardziej wkurzające, jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz, tak się najadłem przed tymi imieninami. No matka. Jezus się z takimi powściągliwymi nie może dogadać. Ja wiecie, kiedyś byłem w Częstochowie, spacerowałem sobie przed Jasną Górą i patrzę, idzie paru biznesmenów. Znaczy, bo widać, że gdzieś jechali, zatrzymali się w Częstochowie. Młodzi faceci, po 30 lat, ale przystojni, elegancy, w garniturach, komóreczki, dowcipni, idą, marynarki rozpięte, żartują sobie, jeden tam odbiera komórkę, coś gada po angielsku i widzę, że idą na Jasną Górę. No mówię, fajnie, tacy katolicy. Nie tylko te nasze babcie kochane i my, tylko tacy święty. Słuchajcie, potem gdzieś zgubiłem z oczu, za pół godziny jestem w bazylice i patrzę oni. To byli nie ci ludzie. Marynarki już pozapinane, chodzili od takiego ołtarza do ołtarza i mówią, patrz, jakiś pewnie król. Zobacz, wota jasnogórskie. Co jest z człowiekiem, że jak chodzi do świątyni, to staje się inny? Ja rozumiem, że my musimy się w świątyni zachować cicho, nie można robić bazaru, że musimy dać innym szansę skupienia. Ale wiecie, wielu ludzi jak... Bo jednak spotkałem moją koleżankę ze średniej szkoły. Ona mówi, Piotr, przepraszam, bo jesteś w seminarium, tak? Przyznam się szczerze, jak słyszałem, że jesteś w seminarium, to zacząłem się traktować jak umarłem. Seminarium. Aleja, pomnik. Dlaczego to jest wszystko związane z takim smutkiem? Przecież jak się modli człowiek Biblii? Ukaż mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Proszę Państwa, kto z Państwa się modli o rozkosze na wieki? Dostanę magisterkę. Przynajmniej pierwsze dwa rozdziały. Proszę, Panie Boże. Psalmista, psalm 16, znajdźcie sobie. Modli się o pełnię szczęścia i rozkosze wieczne. Rozkosze wieczne. To jest ta zachłanność, która pozwala nam odnaleźć właśnie życie, o które Jezusowi chodzi.